Proszę Państwa, jest z nami pan Andrzej Słonawski z redakcji pisma czy portalu Nowy Ekran, który skomentuje sprawę, która tutaj toczy się w dziale rodziny Sądu Rejonowego w Gliwicach. Proszę, słucham panie Andrzeju. Dzisiejsze postępowanie jest pierwszym postępowaniem po opublikowaniu raportu na temat niedoskonałości działań PCPR-u w Pucku. Tu mamy bardzo bliźniacze postępowanie i również bardzo bliźniacze zarzuty stawiane gliwickiemu PCPR-owi o to, że tak naprawdę nie pomógł tej rodzinie, a od samego początku starał się jej zaszkodzić. To dzieci, które dzisiaj są podmiotem tego postępowania, miały być nieleczone, miały nie być chore, to te dzieci miały być w konsekwencji przedmiotami do wyeksportowania ich na zachód jako te, które nie znajdą pieczy w naszym kraju. Czy pana nie martwi porównanie tej sytuacji z tą niedawno tragicznymi wydarzeniami w Pucku? No więc mówię, że w kontekście raportów opublikowanych już dziś widzimy, że system wsparcia rodziny, że system centrów pomocy rodzinie w każdym miejscu w naszym kraju działa podobnie, czyli tak naprawdę nie działa w ogóle. A czy to prawda, że sąd dzisiaj wyłączył jawność rozprawy w tej sprawie? Ta sprawa jest procedowana już od kilku miesięcy. W każdym postępowaniu, na każdym terminie pojawia się ten problem. To sąd w ten sposób próbuje zadbać o dobro małoletnich, które są podmiotem tego postępowania, poprzez nieujawnianie ich danych osobowych, co jest kompletnym idiotyzmem, dlatego że te dzieci i tak potrzebują społecznego wsparcia i przeciwstawienia się działaniom PCPR-u gliwickiego. A co z zaufaniem społeczeństwa do sądu, który wyłącza jawność rozprawy? Czy pan ma zaufanie do tego sądu, który wyłącza jawność? Ja może zacytuję niedawne wypowiedzi ministra sprawiedliwości, pana Jarosława Gowina. Sitwy nikt nie jest w stanie na dzień dzisiejszy ruszyć. Tylko nadzór społeczny, udział szerokich mas w postępowaniach sądowych może sprawić, że ten nadzór będziemy sprawowali. Dziękuję bardzo.